dzisiejszym briefingu mamy zacny gość. Jest mi miło powitać przede wszystkim pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pana Krzysztofa Jurgiela, posła do Parlamentu Europejskiego. Pana Kazimierza Gwiazdowskiego, posła na Sejm RP i wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Sejmowej, tak? Pana Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także gospodarza tego miejsca, pana Artura Kosickiego, marszałka województwa. Szanowni Państwo, przekazuję głos panu premierowi. Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę podziękować panu marszałkowi za zorganizowanie tej konferencji, również za zorganizowanie licznej frekwencji na tej konferencji, bo temat jest niezwykle ważny dla rolnictwa. Myślę, że wielu rolników czuje niepewność, jeśli chodzi o przyszłość wspólnej polityki rolnej. Ta niepewność wynika również z różnych głosów na temat wdrożenia Zielonego Europejskiego Ładu w rolnictwie, na temat skutków wdrożenia tego systemu, czy są obawy, czy nie spadnie produkcja rolna, jak nasze bezpieczeństwo żywnościowe pod tym względem będzie zachowane. Również jest to czas bieżących problemów w rolnictwie. Wszyscy wiedzą ceny, ogromne ceny nawozów, sposób rekompensaty tych cen, łagodzenia skutków cen, ceny paliw. Wszystko w kontekście jeszcze wojny w Ukrainie, stąd myślę, że ważne tematy, które dzisiaj poruszaliśmy, dotyczące właśnie wspólnej polityki rolnej, dotyczące rozwiązań szczegółowych Europejskiego Zielonego Ładu, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Było też wiele pytań dotyczących bieżącej sytuacji, choćby nawet problem dopłat do nawozów planowanych, czy pojawiły się pytania dotyczące choćby sytuacji, trudnej sytuacji na rynku jabłek. Ale Podlasie jest najbardziej słynne, jeśli chodzi o rolnictwo, produkcji mleka, w hodowli bydła mlecznego. Na szczęście ten rynek jest w miarę stabilny, ja zawsze podkreślam, dlatego jest stabilny, że przetwórstwo jest w polskich rękach albo spółdzielczych, albo jeśli już prywatne firmy, to na ogół polskie. Też ten kontekst powoduje to, że czynimy starania, aby więcej przetwórstwa było w polskich rękach. Mówię też o wielu programach dofinansowujących przetwórstwo. Stąd też zachęty do rolników, do przedsiębiorców, aby przetwarzali produkty rolne, aby ta wartość dodana z produkcji rolnej zostawała na terenie Podlasia. No, znakomitym pomysłem, tutaj pochwalił się pan marszałek, na pomysł na innowacyjne rolnictwo, na przetwórstwo, na rozwój rolnictwa ekologicznego. Myślę, że tutaj ministerstwo będzie wspierać te wysiłki pana marszałka i zarządu województwa podlaskiego, aby rozwijać tą dziedzinę. Rolnictwo jest dla Podlasia ważną dziedziną gospodarki. I myślę, że będziemy tutaj się wzajemnie wspierać, żeby ta dziedzina gospodarki na Podlasiu się znakomicie rozwijała, tak jak zresztą rozwija się dotychczas. Także dziękuję bardzo za konferencję, dziękuję za pytania, te, które padły na sali. Mam nadzieję, że choć po części udało się przybliżyć problemy rolnictwa, ale też powiedzieć o sposobach rozwiązywania tych problemów. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana europosła Krzysztofa Jurgiela. Dzień dobry państwu. Dzisiejsza konferencja jest bardzo potrzebna, bo jeśli ktoś obserwuje pracę rolniczą czy portale, to widać, że tam występują politycy, którzy mieli duży wpływ na to, jaki jest kształt wspólnej polityki rolnej czy polityki spójności. No teraz zapowiadają głód różne negatywne zjawiska, także dzisiaj mam nadzieję, jako przedstawiciele trzech organów Unii Europejskiej, czyli pan komisarz, pan minister Kowalczyk jest członkiem Rady Europejskiej, jestem członkiem Parlamentu, przedstawiliśmy swoje stanowiska w zakresie tego ważnego zagadnienia, jakim jest wspólna polityka rolna i Europejski Zielony Ład. Jak powiedział pan komisarz, Europejski Zielony Ład w rolnictwie nie jest to tragedia, jest to tylko konieczność przyjęcia pewnych rozwiązań, przygotowania się do wniosków. Na pewno złym, co się stało, to jest to, że Polska ma mniejsze dopłaty, mniejsze niż inne państwa, czyli te warunki funkcjonowania wspólnej polityki rolnej są podobne jak w poprzednim okresie. Oczywiście dochodzi teraz ten kryzys związany z Ukrainą. Polsce nie grozi brak żywności ani Unii Europejskiej. Co
żebyście rzetelnie przedstawiali informacje na temat Zielonego Ładu, wspólnej polityki rolnej, bo Polska jest jednym z ich, z jej wykonawców i myślę, że na pewno nie jest gorzej jak w tej perspektywie finansowej, która się skończyła, no, ale trzeba też dalej zabiegać o i zwiększenie środków, tak jak rozmawialiśmy podczas konferencji, bo to jest wszystko w rękach polityków, nie tylko polskich, ale z różnych krajów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana prezesa Wiktora Szumlewicza. Szanowni Państwo, panie premierze, szanowny pośle. Panie, ja gram. Szanowni Państwo, jeszcze raz, panie premierze, szanowny panie pośle, panie ministrze, panie pośle, panie marszałku, w imieniu rolników chciałbym tutaj podziękować panom za to, że mówimy o sprawach, które przed nami, o wszystkich rzeczach, które się dzieją, które się zmieniają w bardzo szybkim tempie. Chyba jeszcze bardziej z sytuacją tą, którą mamy na wschodzie. I rolnicy są ciekawi i oczekują na pełną wiedzę, którą myślę, że tutaj otrzymali, bo to w rolnictwie planuje się rzeczy pewne nie na jutro, ale raczej na za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. I ta informacja, która tutaj dzisiaj jest przelewana od osób tutaj, które mają bezpośredni wpływ na to, co nas może spotkać, jakie kłopoty możemy mieć, żeby się do nich przygotować wcześniej, wyprzedzić nieraz różne rzeczy, fakty, żebyśmy dla Państwa robili najważniejszą rzecz, czyli żywność. I mogę tylko zagwarantować bez względu na to, że będzie zielony ład, czy może będzie bardziej zielony, mniej, że tą żywność będziemy dla Państwa robić. Będziemy ją robić zdrową, bezpieczną, bez względu na to, czy ona jest ekologiczna, czy ona jest produkowana w inny sposób, czy ona jest zdrowa. Żywność ekologiczna jest dla pewnych ludzi, którzy chcą w inny sposób się odżywiać. Nie dyskutuję, co jest lepsze. Żywność ma być zdrowa. I my tą żywność Państwu zapewniamy i przy pomocy tych polityków podejrzewam, że ją będziecie Państwo mieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Artura Kościckiego, marszałka województwa. Panie premierze, panie europośle, panie pośle, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jest to ogromny zaszczyt, że dzisiaj właśnie tutaj w obozie Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku dyskutujemy o przyszłości polskiego rolnictwa. Też jest wiele pytań dotyczących sytuacji bieżącej. To wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza konferencja, ale też rozmowy pozakulisowe są potrzebne, że powinniśmy dyskutować, bo wiemy, że sytuacja zarówno międzynarodowa, ale i też wewnątrz naszego kraju jest bardzo skomplikowana i musimy na to szybko i dynamicznie odpowiadać. Szanowni Państwo, oczywiście jako Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, zarówno w tej kwestii dotyczącej rolnictwa i to ze strony jako beneficjent, ale też i jako ten, który w pewnym sensie też będzie uczestniczył w wdrażaniu różnego rodzaju środków, może nie typowo skierowanych do rolników, ale na pewno tych środków, które będą mogły być skierowane do tak zwanego działania okołorolniczego. Bo pamiętajmy zawsze o tym, że my będziemy jako Zarząd Województwa cały czas rozdysponowywali środki w nowej perspektywie odnośnie OZE, odnośnie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. No, jest dużo tych działań, które też mają stwarzać warunki do tego, żeby rolnictwo w województwie podlaskim jeszcze lepiej, jeszcze szybciej się rozwijało. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim panu premierowi Henrykowi Kowalczykowi za to, że zaszczycił nas dzisiaj tutaj swoją obecnością. To bardzo ważny głos w debacie, ale i też innym panelistom, posłom, europosłom, przedstawicielom izb rolniczych i przede wszystkim rolnikom, bo pewne problemy, które tutaj dzisiaj padły, to też są problemy związane z ich bieżącą działalnością i jesteśmy po to, żeby je rozwiązywać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Ja
już widać skutki wojny na Ukrainie, w polskim rolnictwie, przede wszystkim w cenach, dlatego że musimy mieć pełną świadomość tego, że Polska jest bezpieczna żywnościowo, jesteśmy eksporterem żywności i to bardzo znaczącym. Za ubiegły rok prawie 40 miliardów euro eksportu, więc tutaj żywności nam nie zabraknie. Nie importowaliśmy bezpośrednio żywności z Ukrainy, natomiast zarówno rynek paliw, rynek gazu, ceny gazu powodują, no i tak w rytm poloneza, tak, weszliśmy w kontekst, miejsce, Filharmonia, Opera Filharmonia Podlaska skłania nas do takich refleksji, ale wracając do pytania dotyczącego skutku wojny na Ukrainie, na polskie rolnictwo, to myślę, że przede wszystkim te skutki są odbierane w cenach. Dramatyczny wzrost cen gazu, za tym idący wzrost cen nawozów, wzrost cen zbóż, a więc tak naprawdę bezpieczeństwo żywnościowe mamy zapewnione, ale wzrost cen żywności jest, już się dokonał, ale pewnie jeszcze jest przed nami. Niepotrzebnym zamieszaniem była wypowiedź pana marszałka Grodzkiego, przede wszystkim powiedzenie o tym, że Polacy źle traktują Ukraińców, że się wstydzi za Polaków, jeśli chodzi o Ukrainę. Jest to naprawdę niegodne stwierdzenie marszałka Senatu. Sam powinien podać się do dymisji, co było najlepszym wyjściem, honorowym wyjściem, bo takie obrażanie Polaków, którzy tak ofiarnie przyjmują Ukraińców, pomagają uchodźcom ukraińskim w rodzinach, przyjmują do swoich domów, i wypowiedź marszałka Senatu w tym względzie jest skandaliczna. Dlatego też naturalny jest wniosek odwołania, ale ja bym apelował jednak, żebym miał swój honor i sam zrezygnował. Nie znam tego projektu, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Panie redaktor, może dajmy szansę innym dziennikarzom? Czy ktoś z Państwa, chce jeszcze zadać pytanie? Proszę bardzo. W ramach tarczy przewidujemy m.in. dopłaty do nawozów, bo to jest jakby główny czynnik wzrostu kosztów. Przygotowaliśmy rozporządzenie przyjęte uchwałą Rady Ministrów. Ono zostało skierowane do Komisji Europejskiej. Czekamy na zatwierdzenie. Lada dzień powinno być zatwierdzone. Taką mam nadzieję dzisiejszą. Zresztą wypowiedź pana komisarza Jędrzeja Wojciechowskiego świadczy o tym, że jest wola takiego zatwierdzenia. I to jest prawie 4 miliardy złotych przeznaczone dla rolników. W momencie, kiedy będzie to zatwierdzone, natychmiast uruchamiamy wypłatę środków. To jest jakby jeden z najważniejszych elementów. Oczywiście jeszcze są elementy dotyczące paliw, ale to będziemy kontynuować zmniejszenie akcyzy na paliwo, zmniejszenie podatku VAT na paliwo, VAT na nawozy nadal jest zerowy i również zmniejszenie, właściwie stawka zerowa na produkty spożywcze. To są te elementy, które łagodzą skutki wzrostu cen artykułów rolno-spożywczych. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do zobaczenia.